Zasiedliliśmy park miejskiego nowego mieszkańca, nazywają się Stokrotki. Stokrotki są murarką ogrodową i mieszkają w domku koło spróchniałego drzewa, który jest pomnikiem przyrody. Dwa cele. Pierwszy cel taki, żeby pokazać, że są inne pszczoły niż pszczoły miodne. Drugi cel taki, żeby pokazać, że pomaganie pszczołom jest proste. Czyli tak jak jednym z zadań dla dzieci, czy dla osób, które tutaj uczestniczyły, również dla osób dorosłych, było przygotowanie bomb kwietnych. Najprostsza rzecz, którą można wymyślić, a ona daje naprawdę ogromny fan. Czyli wsypujemy ziemię, wsypujemy glinę, wsypujemy nasiona, robimy z tego breje i wysypujemy. Skąd nasiona? Nasiona można kupić, mieszane bomb kwietnych. Nasiona można zebrać i to jest najlepszy moment na to, żeby zbierać nasiona. Wybrać się z psem, z dziećmi gdzieś poza miasto, chociaż nawet w mieście też można upolować jakieś nasiona. Zebrać je, zachować i wysiać w przyszłym roku. Zachęcam do tego bardzo serdecznie, bo to jest proste i łatwe i każdy może to zrobić. Tak, te pszczoły są dla nas niegroźne. To są pszczoły samotnice, tak jak powiedziałam. One nie zbierają miodu, nie wychowują swojego potomstwa, więc tak naprawdę nie mają motywacji do tego, żeby bronić. Też budowa jak gdyby pszczoły jest taka, że one mają żądła, które są inaczej zbudowane, są giętkie, miękkie i nie mają zahaczyków. I nie żądza, to jest jakby najkluczowe i to jest nam potrzebne. Edukujmy swoje dzieci. I myślmy wokół swojego podwórka, co możemy zrobić. Mamy balkon, możemy postawić donicę z kwiatami czy z roślinami, które są nektarodajne. Jeżeli mamy ogródek, możemy wysiać łąkę kwietną, możemy wysiać drzewa czy rośliny, które są też przyjazne dla pszczół. To jest to, co chcę powiedzieć, tak? Czyli róbmy małe rzeczy wokół siebie, a zmienimy świat.